Nigdy nie łącz ze sobą czerni, brązu i czerwieni, bo to niebezpieczne połączenie. A jakie połączenia kolorystyczne są bezpieczne? Chcesz się dowiedzieć? Zapraszam! Cześć, nazywam się Hugon Czajkowski i w dzisiejszym materiale powiem Wam, w jaki sposób łączyć kolory, jak dobierać je, żeby się z sobą nie gryzły, przyciągały uwagę, kiedy jest taka potrzeba i nie robiły tego w odwrotnej sytuacji. Dodatkowo powiem Wam, jakie kolory będą pasować do Waszej karnacji. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za aktywność, motywuje mnie ona do dalszego działania. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze i subskrypcje. Możecie cały czas pisać komentarze, dawać łapki i przechodzimy do tematu. Porada pierwsza to solidna podstawa. Jeżeli główne elementy swojej garderoby, takie jak garnitury, bluzy czy spodnie, zbudujecie na trzech podstawowych kolorach, to ułatwicie sobie zadanie dobierania do nich innych elementów. Jakie to kolory? Szarości, granaty i beże. Nie zmienia to jednak faktu, że taka garderoba byłaby po prostu nudna, dlatego można bezpiecznie urozmaicić ją kolorami takimi jak bordo, jasne granaty, czyli błękity oraz biel. I mówiąc o bieli, nie mam na myśli tylko koszulek i koszul, ale także spodnie, swetry, bluzy czy w innej szerokości geograficznej także smokingi. W dalszej kolejności do zestawów śmiało możecie dorzucić ciemne beże, czyli brązy, róże oraz zielenie. Zwróćcie tylko uwagę na łączenie ich z granatami o podobnym odcieniu, bo będą się ze sobą zlewać, a tego raczej unikamy. Jeżeli już bierzecie podobne odcienie zieleni i granatu, to rozdzielcie je innym kolorem, na przykład bielą. A co dalej? Dalej otwiera się przed Wami całe morze, a właściwie ocean możliwości. Macie masę kolorów, którą możecie dobierać, więc eksperymentujcie, bądźcie kolorowi, ale zwróćcie uwagę na kontrast twarzy, czyli na nasz punkt drugi. Pamiętajcie, im bardziej formalna sytuacja, tym bardziej chcecie, żeby zapamiętane było to, co mówicie, a nie jak wyglądacie. Dlatego powinniście dobierać strój do kontrastu Waszej twarzy, zwłaszcza jego górę, no ponieważ jest blisko niej. Ale co to właściwie znaczy kontrast twarzy? Kontrast twarzy to różnica między kolorem Waszego owłosienia na twarzy, a Waszą skórą. Osoby o bladej cerze i blond włosach często lepiej wyglądają w pastelowych, delikatnych kolorach, takich jak róże, błękity czy beże. Osobom o bladej cerze i mocnym, ciemnym zaroście pasują granaty, biele i bordo. Jeżeli tak dobierzemy nasze ubrania, to osoby, z którymi rozmawiamy, zauważą spójność między naszą twarzą a ubraniami i nic nie będzie ich rozpraszać. W związku z tym zwrócą uwagę nie na to, jak wyglądamy, ale co mówimy. Porada trzecia. Zasada trzech kolorów. Mówi ona o tym, że bezpiecznie do swojego zestawu możecie wrzucić trzy różne kolory. Przykładem takiego zestawu mogą być szare spodnie, brązowe buty oraz pasek i żółta koszulka. Taki zestaw miałem już na swoim Instagramie, na którego serdecznie zapraszam. Praktykując tę zasadę, możecie nauczyć się łączenia z sobą różnych barw. Uważajcie tylko na połączenie czerni, brązu i czerwieni, ewentualnie różu, no bo ten zestaw, szczerze mówiąc, wydaje mi się dość ciężko obronić. Porada czwarta. Total look. Jeżeli chcecie postawić na monochromatyczność, czyli jednolitość, to możecie. Tylko niech to będzie różna jednolitość. Co to znaczy? Chodzi o to, że jeżeli zdecydujecie się na jakiś jeden kolor, nieważne czy to będzie szarość czy granat, to trochę ten kolor zróżnicujcie. Na przykład weźcie ciemnogranatowe spodnie, błękitną koszulę i granatową marynarkę, ale w trochę innym odcieniu niż pozostałe elementy. Zwróćcie też uwagę na to, żeby ubrania miały różną fakturę, inaczej będziecie wyglądać trochę jak w jakimś kombinezonie. A co jeszcze wygląda super? Jeden wybijający się kolor, czyli nasz punkt piąty. Jeżeli chcecie przełamać rutynę swojego stroju, jeżeli macie dość standardowych kolorów, bazowych, bezpiecznych, postawcie na coś nieoczywistego. Na przykład zieleń, neonową, odblaskową, intensywną, albo podobny róż, czy jakąś żółć, pomarańcz. Dzięki temu będziecie mogli pokazać swój charakter, to, że nie myślicie sztampowo, to, że chcecie się wyróżnić z tłumu. Porada szósta. Kolory ziemi. To zasada, którą znacie już z odcinka z Mandziem, który możecie obejrzeć tutaj. Zasada ta mówi o tym, że bezpiecznie można łączyć ze sobą szarości, beże oraz zieleń. Jedziemy dalej. Punkt siódmy. Co z kolorem czarnym? Pewnie część z Was od kilku minut zastanawia się, dlaczego jeszcze nic nie powiedziałem o kolorze czarnym. No cóż, w związku z tym, że mojemu sercu bliska jest klasyczna męska elegancja, czerń stosuję raczej po godzinie 18:00,
bo za dnia wygląda ona niekoniecznie korzystnie w garniturach. A co ze stylem casualowym? Tutaj można nosić ją za dnia, oczywiście, ale też z pewnymi obostrzeniami. Gdybyście chcieli odcinek, w którym mówię tylko i wyłącznie o czerni, dajcie znać w komentarzu, chętnie przygotuję taki materiał. Punkt ósmy. Voyeuryzm. Macie internet, macie social media, macie Instagrama? Zapraszam serdecznie na mojego. Tam możecie zobaczyć jakieś ciekawe zestawy kolorystyczne, połączenia różnych kolorów. Sprawdzajcie, co miałem na sobie, ale sprawdzajcie też inne osoby i czerpcie. Patrzcie, co Wam się podoba, co wygląda fajnie Waszym zdaniem i spróbujcie połączyć te kolory tak samo na sobie. Linki do ubrań jak zawsze znajdują się w opisie. Zobaczcie, jak wygląda cała stylówka, w której prowadziłem odcinek, a ja się z Wami żegnam. Na razie!